Kurs się wprawdzie skończył, ale to nie oznacza, że nie możemy rzucić jakimś pomysłem. Dzisiaj alternatywne kolidowanie obiektów. Zobaczcie, jakie. Ta nowa idea kolizji polega na tym, by wykrywać kolory punktów, na których się poruszam, a nie to, czy figury się tam jakoś zazębiają, czy nie. Zobaczcie, idea jest mniej więcej taka. Gdzieś tam w świecie 2D mamy punkt 00. Umieszczamy sobie w tymże punkcie pewien background, takie tło. Powiedzmy, że może to być jakiegoś rozmiaru, nie wiem, full HD. Jakiś obrazek tła, gdzie powiedzmy, mam narysowaną jakąś drogę. O, jakaś tutaj droga, i chciałbym się oporuszać tylko po tej zupełnie nieregularnej, bezkształtnej drodze, którą nijak nie idzie jakoś tu obudować żadnymi prostokątami czy innymi figurami. Co więcej, mój ludzik może być jakiś taki nie, nawet kółeczko albo kwadracik, nieważne, ale mój ludzik chciałbym właśnie, żeby się tylko po tym poruszał i żeby te kolizje, które tu są nieustannie testowane, no właśnie opierały się o ten kolor, czyli ta droga ma jakiś specyficzny kolor. O co chodzi? Wyobraźcie sobie, że tutaj wszędzie, od tutaj dookoła, te tło, jakieś rysunki drzewa, nie wiem cokolwiek, nie mają jakiegoś umówionego koloru albo jakiegoś, jakiejś wartości. Powiedzmy, że mogę tu mieć wszystkie kolory, ale czerwony nie ma prawa wynosić na przykład 30. No, a tako. Albo mogą to być wszystkie kolory, ale powiedzmy, przeźroczystość musi być 255, czyli w SFML-u zerowa przeźroczystość. A teraz wyobraźcie sobie, że tutaj tę drogę wypełniam jakimś kolorem, ale ma on jakiś charakterystyczny i z założenia niepowtarzalny element. To na przykład może mieć te, y, tę składową czerwoną równą 30, albo może mieć, ja tak zrobiłem, przeźroczystość o 1 mniejszą, czyli w praktyce i tak będzie wyglądało jak normalny kolor, żadnej tu przeźroczystości nie będzie widać. Ale jak tworzyłem sobie tutaj ten obrazek tła, to mogło być w PNG, w jakimkolwiek edytorze, nawet tutaj w gimpie, czy w jakiejś kricie, gdzie mogę sobie te trzy składniki przeźroczystość ustalić. Zatem to, co będzie drogą, rysuje specjalnym kolorem z delikatnie innym parametrem przeźroczystości. Wybaczcie dźwięki. I teraz uwaga. Co to daje? Co to robi? Otóż, jeżeli moja scena i ten obrazek będą się pokrywać, to tak się złoży, że położenie mojego obiektu oraz piksele, które budują ten obrazek, ich ten namiar na konkretny piksel XY oraz moje położenie to będzie w zasadzie jedno i to samo. Za chwilę to zresztą zobaczycie. Co to więc oznacza? że jeżeli będę analizował pozycję mojego obiektu, powiedzmy, że jeśli miałbym obiekt, który jest nim prostokątem, to sprawdzałbym, czy te wierzchołki i powiedzmy środkowy nie dotykają takiego piksela na obrazku. Położenie tego pikselka na obrazku będzie łatwo policzyć, bo tak się składa, że położenie mojej postaci od punktu 0,0 jest liczone, ale i obrazek mogę tak rozłożyć w punkcie 0,0, zakotwiczyć i wtedy będą się te xy pokrywać. Zatem tam gdzie ja jestem, to to jest ten piksel na tym dużym obrazku, tyle tylko że trzeba ten piksel ograniczyć do liczb całkowitych, bo piksele obrazka nie mogą być floatami. Mówię tutaj już o konkretnym jakimś PNG na przykład. Ale po prostym zaokrągleniu do liczb całkowitych możemy dosyć precyzyjnie sprawdzać na jakim to pikselku a ściślej chodzi mi o kolor tego pikselka, a nawet ściślej jego składową Przeźroczystości, jaka ona jest, czyli zanim się gdzieś przesunę, to sprawdzę, jaka jest ta alfa. Jaki jest tego efekt? No to zobaczcie. Zaczniemy od skompilowania i pokazania efektu końcowego. Lepiej nam się będzie kod oglądało. I proszę się nie śmiać, ja to tygodniami malowałem te figury. Uwaga, wszystkie kolory są dowolne. Ale jeden z nich, a ściślej ten, po którym będę się poruszał tym dziwnym małym czerwonym kwadracikiem, który tu widzicie, jak szaleje, to ten kolor, po którym on się porusza, ma składową przeźroczystości nie 255, a 254. Wszystkie inne tu kolory mają składową przeźroczystości 255. W sumie tej przeźroczystości nie widać, ale matematycznie jest troszeczkę mniejsza. Efekt nie mogę wejść na kolory. Które nie mają tej o jeden obniżonej przezroczystości. W efekcie kolizja nie sprawdza mi Get Global Balancers czy czegoś takiego. O, zakotwiczyłem się trochę, ale to dlatego, że sprawdzam, czy cztery wierzchołki tego mm, kwadraciku nie wchodzą na zakazany niedobrego koloru obszar. Ok? No nie wyjdę z tego kółeczka. Nie pójdę na tą drugą figurę. Tam też bym sobie pojeździł. Zresztą pojeżdżę, a co? Zaraz sobie pojeżdżę. Tylko sobie podmienię pozycję startową. Tą usunę, tą wyłączę i tam też sobie pojeżdżę. Teraz będziemy w tym drugim. O, he. I jeździmy w drugim. I tu, o, za, zaczepiłem się, ale widzicie, trochę mogę najechać na to, bo tak przycyklować, dlatego, że testuję tylko cztery wierzchołki, a nie krawędzie, jakieś nieboki, więc wierzchołki nie mogą tam wjechać na te inne kolory. Ale tak Wnętrze o tak jakoś troszkę najechać mogę, bo bocznej ściany nie sprawdzam. Sprawdzam dosłownie, czy wierzchołki nie znalazły się na niewskazanym kolorze. Także poruszać się mogę tylko po pewnym obszarze i tyle. No i jak to teraz zaprogramować? Zobaczycie, że bardzo, bardzo łatwo i jest to bardzo proste. Obrazek, po którym tam biegałem, który był tym tłem, ładujemy sobie do klasy Image. Będziemy te i traktowali jako taką kontrolkę. i get pixel, x, y, i wszystko będziemy wiedzieli. Czyli do tego i się będę odwoływał, tam sobie siedzi w pamięci, będę mógł sprawdzić, jakie ma barwy konkretny pixel. A tu mamy coś, co będę wyświetlał w naszym oknie, czyli tekstura. Ponownie ładujemy nasz obrazek, ale tutaj już do tekstury, bo teksturę za chwilę przypniemy do duszka, do naszego sprite'a i będziemy sobie tym sprite'em malowali po naszej scenie będzie to obraz tego tła w każdej klatce. Pozycja 0.0 0. domyślnie jest 00, ale pokazuje wyraźnie ten sam bajer. Tak naprawdę mogę umieścić gdziekolwiek, tylko wtedy będę musiał tych matematycznych przekształceń, tam sobie więcej porobić, żeby mi się poło położenie w świecie zgadzało z pikselami na obrazku. Przy czym pamiętajcie, położenie w świecie jest floatem, a piksele obrazka są intami siłą rzeczy. No nie ma pół piksela, prawda? E, okay. Zatem tutaj player zmienna, no to jest ten prostokąt czerwony, gdzieś tam w środku ma punkt zaczepienia. No i co? Tworzę tu sobie taką lambdę, do której wciągam i tego gracza, i ten obrazek domyślny i, który będzie mi służył do tego odczytywania pikseli. No i co? Tutaj sprawdzam 5 punktów. Jak mam ten kwadracik, to sprawdzam każdy z wierzchołków oraz środek, punkt zaczepienia. Czy przypadkiem któryś z tych punktów nie wchodzi na taki pikselek tła, po którym się poruszam? Ok, który jest zabroniony. Mówiąc krótko, pobieram sobie pozycję tego kwadraciku. Nazwijmy go po prostu graczem. Pobieram pozycję gracza. I dla każdego z wierzchołków sprawdzam, no właśnie, co sprawdzam. Tu są kontrolne cztery wierzchołki, a tu sam środek sprawdzam jeszcze, bo czasami tak nie chcę, żeby ten środek gdzieś właził, bo można tak wejść, że wiecie, wierzchołki nie dotykają jakichś barw, ale krawędź dotyka i najeżdża. Widzieliście to trochę na. No nie jest to doskonała kolizja po prostu, ale jest to jakaś kolizja. Zobaczcie. Tu, tu jest moment kluczowy. O, sczytuję sobie kolor. Biorę po prostu mój obrazek, ten bazowy, ten w pamięci, i pobieram jego piksel. A skąd wiem, jakie współrzędne, no dokładnie te, które są moim położeniem mojego gracza, i tymi czterema lekko rozsuniętymi na boki do góry, do dołu wierzchołkami, plus później dokładnie to samo sprawdzam do, dla środkowego. No i test jest banalny. O tu jest moment kolizji, zobaczcie. To jest ten moment. Jeżeli alfa, ta przeźroczystość, jest 255, zwróć fałsz, co oznacza, że nie możesz się ruszać, bo tam jest jakiś kolor, którego, na który nie chcę najeżdżać. Przy czym tutaj do tej lambdy przekazuję x, y, czyli o ile mam się ruszyć, czyli jeżeli będę mógł się ruszyć, tutaj testuję, jakby czy mogę tam wejść, dlatego kontroluję położenie przyszłe, przesunięte o ten ruch move. Przy. W założeniu, że ruszam się za pomocą mowa, a nie jakimś kierunkowym czy innym. O ruszaniu było we wcześniejszych odcinkach. Zatem test tej alfy. I tu podobnie, jeżeli alfa, na którą chcę się przesunąć, czyli ściślej, jeżeli punkt piksel, na który chcę się przesunąć, ma alfę 255, to znaczy, że nie mogę tam wjeżdżać. A tam, gdzie ma 254, czyli po tej powierzchni, po której się poruszam, no to wtedy po prostu się tam przesunę. Czyli jeśli by było pełni nieprzeźroczyste, zwróć fałsz, żadnego mołwa nie dokonuj. A jeżeli nie, to faktycznie przesuń się o ten x, y, który tutaj jest jako parametr. No i zwróć prawdę, że się udało. Tu mógłbym żadnej, tu żadnego fałsza ani żadnej prawdy nie zwracać, ale może się to tam gdzieś przyda. Ogólnie mamy taką lambdę i mołw ją reprezentuje. No a tu co? Koniec programu. Render to jest moja ta fabryka klatek, czyli główna pętla to przeniosłem ją po prostu do takiej lampy zewnętrznej. I tutaj jest tylko sam render w mainie, nawet już nie widać tej pętli, poprzenosiłem to wszystko. Także kod taki narzut okiem, taki od strony projektowej, jest coraz bardziej taki podzielony, posegregowany. A tu co? Bindujemy sobie cztery przyciski W, S, A, D, czyli klasyczny wsad, i move wykonujemy. To, to nie jest move, SFMLowy, to jest ta moja lambda move I ta lambda próbuje przesunąć sfml-owego gracza, testując piksele obrazka. Jeżeli się uda, to po prostu przesunie, jeżeli nie, no to nic się nie zadzieje. Mógłbym też jakieś testy sobie zrobić, że jeżeli MOWF się udał, to coś tam, jak się nie udał, to coś tam, prawda? Mówiąc krótko, move tu zwraca prawdę, fałsz, ale akurat nic z nią nie robi, nie gospodaruje tym co ta funkcja zwraca, ale jest taka możliwość no a tu już tylko rysuję wiemy ten bind draw, już znamy te moje tutaj funkcyjki, możecie sobie to w kodach pooglądać, zatem idea jest prosta, bardzo prosta funkcja testująca cztery wierzchołki na tle pikseli obrazka cała zabawa, proste bindowanie ruchu wykorzystujące ten test i rysowanie, no i o i o, i po prostu działa. I render już to wszystko tam chwyta. I sobie jeździmy. O, bum, uderzyliśmy. Bum, nie da rady dalej. Bum, nie da rady. Kolizja działa jak najbardziej. O, ale mówię, patrzcie, to są te takie niuanse. Właśnie, jakby tak się zastanawiałem, jakby więcej punktów zrobić do testu, że nie tylko wierzchołki cztery narożne, ale tak powiedzmy, co. 3 pikselki czy co, 5 pikselków każdy boczek tam opunktować i sprawdzać gdzieś tak z 30 punktów kontrolnych. No to wtedy bym tutaj nawet na takie coś nie najeżdżał, a teraz mogę tak sprytnie trochę się na to nadziać, nie? Bo środkowy punkt już mnie blokuje, ale te boczne nie dotykają złego koloru, więc dlatego się trochę nadział. Tu też się trochę nadzieje. No ale to właśnie, mówię, niedoskonałość kolizji wychodzi. I co? Szybko to chodzi, słuchajcie. Mało punktów do testowania. Jeżeli scena jest stała, obrazek jest taki jak tutaj, nie rusza się, no to aż się prosi wykorzystać i taki sposób kolizji, prawda? Który w sumie nie jest żadną kolizją, co raczej sprytnym jej obejściem. I polega na badaniu ukrytej informacji zakodowanej w obrazku. Tyle w tym dodatku. Może Wam się ten pomysł przyda, może go wykorzystacie. Kod jest już taki trochę zawiły, bo można to było zrobić bez tych moich wszystkich klas, app i tak dalej, więc pewnie zrobicie to w jakiś prostszy sposób, ale to już jest tylko kwestia projektowa, sama idea sprzedana, wykorzystajcie miłej reszty dnia.